Przyznać, że przywitaliśmy Was przytupem. To uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole oraz nasi przyjaciele. Wielkie brawa! Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na wyjątkowym wydarzeniu. To już trzecia edycja koncertu świątecznego Anioły są wśród nas. Tegoroczny odbywa się pod honorowym patronatem burmistrza miasta Koła, pana Krzysztofa Witkowskiego, którego serdecznie witamy. Po raz kolejny spotykamy się w murach Miejskiego Domu Kultury w najpiękniejszym okresie roku, dzięki Stowarzyszeniu Kolska Trójka oraz partnerom koncertu. Szczególnie ciepło witam panią Grażynę Trocińską, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole, pana Radomira Pioruna, dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole. Wszystkich zaproszonych gości oraz Państwa, którzy zaszczycili nas dziś swoją obecnością. Czas Bożego Narodzenia sprzyja dzieleniu się dobrem. Wyjątkowość tego koncertu dostrzeżemy w każdym jego punkcie, a opiera się na ludziach, którzy stworzyli to niezwykłe przedsięwzięcie. Pragniemy dostarczyć Państwu najpiękniejszych wrażeń i najszczerszych wzruszeń. Tegoroczny koncert ma jeszcze jeden wymiar. Chcemy dać Państwu możliwość stania się aniołami. Może się zdarzyć, że urodziliście się bez skrzydeł, ale najważniejsze, żebyście pozwolili im rosnąć. Taką okazję będą dziś Państwo mieli. Pozwólcie skrzydłom wyrosnąć. Możecie dziś wspomóc finansowo osoby zmagające się z chorobą nowotworową. Podzielmy się dobrem. Pamiętajmy o tym, że ono się mnoży, jeśli się je dzieli.
Dziś wielokrotnie usłyszą Państwo z moich ust słowa opierające się na gradacji naj. Przymiotniki o zdecydowanie emocjonalnym nacechowaniu. Wyjątkowy, niezwykły, cudowny, magiczny. Ale w przypadku tego wydarzenia nie może być inaczej. Jeśli słowem kluczem jest dobro, wszystko jest najpiękniejsze. Jako Bogu cześć udaj.
Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać. Dwóm takim aniołom jest dedykowany dzisiejszy koncert. Ich skrzydła na chwilę osłabły, ale możemy sprawić, że będzie im łatwiej. Sebastian i Emilia walczą z chorobą nowotworową. Sebastian ma 12 lat. Jest uczniem szkoły podstawowej numer 3 w kole. Jest pogodnym, wrażliwym chłopcem, któremu przyszło stawić czoło najgroźniejszemu wrogowi. Święta zamiast z rodziną przy choince spędził na szpitalnym oddziale. Jego walka dopiero się zaczyna i będzie trwała długo, ale Sebastian jest dzielnym chłopcem. Emilia choruje od 2017 roku. Stoczyła już jedną batalię o życie, teraz przyszło jej mierzyć się z chorobą po raz drugi. Razem z Szymonem, który zaangażowany jest w każdy nasz koncert, oraz dziećmi, tworzą wspaniałą rodzinę. Tak, Emilia jest mamą. I to taką mamą kwoką, która kocha bezgranicznie. Jest tym aniołem, którego serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie. Zawsze, kiedy jest to konieczne, wyciąga ręce i proponuje swoją przyjaźń. To im chcemy dziś pomóc. Emilio, Sebastianie, dziś jesteśmy z wami. Każdy ma w sobie coś, co może dać innym. Dowodem na to, że Dobro istnieje, jest dzisiejszy koncert i państwa na nim obecność, za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Anioł pasterza mówił: Chrystus się ma.
święta Bożego Narodzenia, skarbnica symboli i tradycji. To czas, w którym uniwersalna prawda przenika się z lokalnym kolorytem, nadzieja z niepewnością, bogactwo z ubóstwem. Taka też jest muzyka tworzona na tę szczególną okazję. Prostota ludowych śpiewów łączy się w niej z wyrofinowaniem melodyczno-harmonicznych rozwiązań, a prostoduszna radość z narodzin dzieciątka wybucha ferią różnorodnych dźwięków. Wstające, przy żłóbku z dzieciątkiem, stali aniołowie, zwiastuni dobrej nowiny, nieśli radość Bożego Narodzenia. Wtedy właśnie Słowo zamieszkało między nami. Co najważniejsze, nie w każdym z nas z osobna, ale między nami. Dzielenie się dobrem nie jest czymś oczywistym. Trzeba mieć w sobie odwagę, by dać drugiemu człowiekowi cząstkę siebie. Najbardziej szczere w swoich uczuciach są dzieci. One nie potrafią udawać.
Po to się dzisiaj spotykamy, by każdy z nas odnalazł je w sobie, by doszło w nas do pęknięcia nieba, aby obudziło się w nas dziecko na co dzień głęboko ukryte. Oto radość tych, którzy w dzień Bożego Narodzenia słyszą, jak pod wpływem miłości niebo trzeszczy i pęka. Pokryta pałacem była.
takie kapele nuciły trele, aniołowie mu śpiewali, my na dudkach przygrywali. Skocz no wesoło, skocz no wesoło, aniołowie mu śpiewali, my na dudkach przygrywali. Głośno wyśpiewać Gloria in excelsis Deo, chwała na wysokości Bogu. Kolędy zawierają w sobie prostą, najszczerszą radość z narodzin Pana. Łączą i jednoczą ludzi. Śpiewane od czasów świętego Franciszka z Asyżu, przez kolejne wieki, przez czas burzy i mroku, niepewności i strachu, bo czasy współczesne towarzyszą nam podczas każdych świąt. I tak każdego roku, gdy ciemna noc w jasności promienistej brodzi, wyruszamy z pasterzami do Betlejem, bo tam się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel. Biegniemy, by głosić wesołą nowinę, że Panna czysta porodziła Syna. Wyruszamy tam, gdzie Jezus malusieńki leży wśród stajenki, gdzie u żłóbka Matka Święta czuwa sama uśmiechnięta nad dzieciątka snem, gdzie słychać czułe lulajże Jezuniu, lulaj, gdzie anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, cuda, cuda ogłaszają. Dzisiaj wśród nocy dnieje i jako słowo.
tajemnica polega na tym, że ten, kto ogląda dobro drugiego człowieka, sam staje się dobry, bo dobro rozprzestrzenia się samo. W życiu najważniejsze jest to, by w trudnej chwili spotkać kogoś, kto wyciągnie do nas rękę, kto uwierzy, pomoże. I ten jeden człowiek wystarczy, by było lepiej. Ludzie wymagają naprawy, rozpieszczania, przebudzenia, poszukiwania i uratowania. Dlatego nigdy nie powinniśmy się poddawać. Gdyby udało się zgłębić ludzkie serce, jak zdziwiłoby nas obecne tam milczące pragnienie czyjejś obecności. Boże Narodzenie jest wezwaniem do dzielenia się miłością i dobrocią. Ono jest zawsze wtedy, gdy się uśmiechamy i wyciągamy rękę do drugiego człowieka. A gdy najpiękniejszym echem niesie się cicha noc, wtedy mięknie każde serce.
Gorek gwiazda Jezusowi w obłoku, Józef z Marią asystują przy boku, przy boku. Hejże ino, dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem, w Betlejem. Hejże ino, dyna, dyna, Państwa, dzieje się prawdziwa magia. Dobrość jest bezbronna, ale nie bezsilna. Dobroci nie trzeba siły, dobroć sama jest siłą. Człowiek jest tyle wart, ile warta jest dobroć jego serca, którą dzieli się z innymi. Ciągle gdzieś biegniemy, czegoś szukamy, chcemy być lepsi, piękniejsi, bogatsi. Pytanie, czy umiemy się zatrzymać i dostrzec obok siebie drugiego człowieka. Audrey Hepburn, pytana kiedyś o sekret swojej urody, powiedziała przepiękne słowa, które wspaniale definiują nasz dzisiejszy koncert. Aby mieć atrakcyjne usta, mów miłe słowa. Aby wyglądać kochająco, szukaj dobrej strony w ludziach. Aby mieć piękne włosy, pozwól dziecku gładzić je palcami. Aby mieć dobrą postawę, chodź wiedząc, że nigdy nie jesteś sam. Pamiętaj, że jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebować ręki, znajdziesz ją na końcu obu ramion. Piękno jest widoczne w oczach, ponieważ są to otwarte drzwi do serca, źródło miłości.
prawdziwe piękno odzwierciedla się w duszy. Na ten nowy 2020 rok życzymy Państwu i sobie szczęścia i miłości, radości i spokoju, abyśmy umieli dostrzec drugiego człowieka. Wybór dobra wymaga powtórzeń, więc wybierajmy je w każdej chwili, mimo przeszkód i słabości. Ono przechodzi z człowieka na człowieka, z serca do serca. Dowodem na to, że to jest prawdą, jest liczba serc zaangażowanych w ten dzisiejszy koncert. I to jest ten moment, w którym należy ich wymienić i im podziękować. Wystąpili przed Państwem. Iga Błaszczyk, Nina Błaszczyk, Martyna Drzewiecka, Hanna Kmieć, Justyna Królik, Wiktoria Lasota, Olga Leszcz, Gabriela Lityńska, Agnieszka Małecka, Krystian Marczak, Jan Pluchrat, Weronika Radniecka, Michał Rybiński, Laura Szafrańska, Joanna Szurgot, Amelia Trafna, Kornelia Waberska, Oliwia Walczak, Maja Żelińska.
których ten wielki koncert nie odbyłby się, a więc autorzy scenariusza i reżyseria tego koncertu. Wielkie brawa. Helena Bartosik. Aleksandra Szacowna-Błaszczyk. Marcin Żeliński. Scenografia Ewelina Adamek. Makijaże Katarzyna Tomczyk. Dźwięk Roman Włodarczyk. Światło Marcin Żeliński. Inspicjent Juliusz Gralewski. A teraz proszę Państwa, finał. Yeah.